Za nami 19. kolejka Tarnowskiej Ligi Futsalu. W pierwszym meczu Westowia Okna Pawłowski przegrała 3-4 z grupą Azoty Prorem. Gry w Bożencin pokonał wicelidera Topika Rautoczęści 2-0. Westa Tarspet wygrała z Lumaro Elbut 5-0. Panorama GSM zwyciężyła 2-0 z Vitasport Rock'n'Roll. Na koniec Spawmar pokonał 5-1 Lech Torpedę. W tabeli na prowadzeniu Panorama GSM na drugim miejscu jest Topika Rautoczęści. Na trzeciej pozycji plasuje się ekipa grupa Azoty Prorem. Już dziś o 20.15 szersza relacja w programie Futsal w Tarnowie emitowanym na kanale Amazing w sieci kablowej Multimedia Polska. Ksawery Masiuk przywiózł z Wieliczki Puchar Solnego Miasta 12-latków. W minioną sobotę rozegrano na wielofunkcyjnym obiekcie przy ulicy Tadeusza Kościuszki pierwszą rundę Pucharu Solnego Miasta. Start w Wieliczce do udanych występów może zaliczyć Ksawery Masiuk, który w pięknym stylu wygrał 100 metrów grzbietem, deklasując rywali. Wyprzedził drugiego Arkadiusza Kozaka z ekipy gospodarzy aż o 9 sekund. Jego wynik na tym dystansie jest aktualnie czwartym wynikiem w Polsce. W swoim drugim starcie na 200 metrów stylem zmiennym Ksawery Masiuk miał pecha. Choć popłynął rewelacyjnie, poprawiając swoją życiówkę na tym dystansie, przegrał rywalizację z Jakubem Kalkanem z LKS Jedność Przyszowice. Szczęście w nieszczęściu Kalkanowi puściły nerwy i w swoim starcie popełnił błąd, który kosztował go dyskwalifikację. Pech konkurenta dał Ksaweremu Masiukowi pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 12-latków, plus bardzo piękny, choć ciężki puchar Solnego Miasta.